Lubina, witam Państwa ponownie w Spider-Man Remastered. I za niedługo będziemy niestety chyba kończyć tę serię. Nie, no żartuję, za niedługo nie. Są nam jeszcze drugie tyle, drugie 50% kończenia gry. Tak. Wiem, to jest przykre, że to się tak szybko dzieje wszystko. Ale no niestety, dobra. Czytaj grę. 46% fabuły. Ile? No niestety widzowie. Nasz koniec jest tuż, tuż. Oj. Nie no, to jest to. Więc lecimy. Dziś sobie zmienimy skina na... Pogam był Ja się pośpieszę, może zdołam ich tym. powstrzymać. Chociaż pogam to B. Maguire'em. A nim już graliśmy. Dobra, i to nie raz, wow. Dobra. Zmniejszyłem sobie. Idea. Szybko, jestem zajęta zgarnianiem ochrzanu od szwornika. A, to już słyszeliśmy. Martin Lee, demony Zebrałem sobie. na szlaku Ja macie to za głośno. Zebrałem. Zmieniłem sobie, ustawiałem z bardzo wysokich na wysokie. Nie Ponieważ sądzę, to aby jak byliśmy zapadł na mi coś wieżowcu przypadku. w poprzednim Każda odcinku, to jest jeszcze było wielorodna. lagowańsko Wielorodność jest było relatywna. i no. Ale jeżeli nie masz racji, osobiście będziesz mi szukał pracy. Komisariat to jest to komisariat. Lecimy po ostatnie zadanie. No super to jest. Damy tak fajnie. No. O. Widzicie, jak ładnie się uratowałem z tej sytuacji. Wow. Kurde, a tu jeszcze tyle się teraz będzie działo, taki tryhard, nie? Octavius, kurde, Goblin, Bonorman. Rajno, jeszcze wiem, że tu jest Black Cat. Consolidated shipping. Dużo ich. Spróbuję to zrobić po cichu. No właśnie, na Ale szczęście też z Spider-Man kasą. zna się na rzeczy. Mogę użyć tych rzeczy z centrum recyklingu. Uwielbiam walczyć z bandżerami własną bronią. W 17? Nie mam takiego. Nie mam F17, co? Ale to. To jest dobre. Jak jestem sam do... Boże. Ja... Bo ja tu zawał dostałem. No wiem, by wycelować, no. I tak właśnie wygląda karmiczna sprawiedliwość. Nikogo nie ma. Oni chyba już wiedzą. Albo nie wiedzą. Nie, nie wiedzą. Przybliżyć. Aj, aj, aj.
chyba panowie się co nieco dowiedzieją, nie? I to bardzo się dowiedzieli. Też nie będziecie. Tego się nie spodziewałeś. A oni są ślepi, nie? Serio. Wszyscy. Da, panowie! Trzeba się zabawić, nie? I tu nie ma. I zajrzę do środka. Warsztatu. Pale Horse Rides. Bardzo drogi ten przegląd. Co tu jeszcze można znaleźć? O. Mają bazy w całym mieście. Oki do oki. To mi się podoba. A co my dostajemy za te bazy? Gówno, bo nawet się nie pokazuje. Jest jeszcze gorzej. Wydaje się, że demony mają całą armię. Gdzie jest ta skrzynka? Przecież tam była, no właśnie. O kurde. Ten z Iron Mana 2 przyszedł. Walka z bossem. Że padnie tak szybko. Hej, Andrzej. Chyba powstrzymałem atak demonów na sztab wyborczy odborny. Nieźle. Znalazłeś nic? Nie, ale znalazłem coś, co powinniśmy zbadać. Miejsce o nazwie Pale Horse Rides. Au! Au!
mamy spraw w tej dzielnicy. Kodeks M1. Ej, ej! Zanim zaczniemy, kim wy do cholery jesteście? Kodeks M1. Kodeks M1. Czekamy na rozkazy. O kurde. Fejisz ja czyżby? Nie, kto to? Ciocia May? Nie. Andrzej? Nie. Kto to jest? What the f... Kto to kurna jest? Niezłe wejście! Solidne 8 na 10. Nie! Kto to jest? 9 na 10! Zostaw go! Pracuje z nami! Julie, wyjaśnisz mi to proszę? To Silver Sablinowa, szefowa Stable International, prywatnej firmy ochroniarskiej, opłaconej przez pana Osborne. Burmistrz ma teraz własną armię? Kiedy znowu wejdziesz mi w drogę, nie będę taka miła. Idź. Pogadamy później. What the fuck? Co za jakaś typiara. Na pewno się z nią będę napieprzał. Hej, sorry za tę akcję z Table. Powinnam ci była powiedzieć, ale wszystko działo się tak szybko. Spoko! Nadal jesteśmy kumplami. Nie, nie jesteśmy. To nie było mi. Miłe, no. Myślałem, że miałem to kupione, dobra. Już nie muszę myśleć, bo i tak tego nie kupię. Z Marcinem, nie Martinem. Gołąbki. No to czas obczaić okolice. Tu jest 301 gołąb jest tu. On sobie przeciął. Tak, tak, tak. Zatem let's go. Cześć MJ. Hej, udało mi się znaleźć informacje o innych wizytach Martina Lee. Mam placówki w całym mieście. Te punkty pokrywają się z mapą, którą znalazłem w tamtej firmie. Informuj mnie, co w nich znalazłeś. Spróbuję to rozpracować. Dobra, lecę do gabinetu Leaf Beast. Może dowiem się, dlaczego to robi i jakie ma dalsze. A czemu tu akurat nie ma Gwen? Dobrze, pozwól ode mnie mail. Czekaj, chyba nic się nie grozi, co? Nie, Lee ma w głowie tylko jeden cel. Norman Osborn. Co? Całkiem wierzę. To łatwe. Dobra, tylko... Jak leci? Obserwujecie ptaki? Widziałem tam kilka gołębi. Stan Lee to down? Ha, wiedziałem. Muszę być w środku, poczuli się pominięci. Jeszcze mam tu dziś wejść? To wszystko. Udaje się to... No to jest wszystko. Tak. Nie. A że tu! Jestem głupi, no. Nadchodzę! Nadchodzę! MJ, jestem w pierwszej lokacji z twojej listy. Zgadnij, co znalazłem. Zgarnęłaś główną nagrodę. Postaraj się ustalić, co kombinują, a ja się przywitam. Ma za co?
Ua. Zabawmy się. Panie i panowie. Au, 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 au! Spider! Gdzie się tak śpieszysz? Ładnie. Zobaczcie panowie, mojej sieci starczy dla każdego. Au, 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 au. Au, ale nie mogę paść.
jeszcze nie mieliśmy. Au! Peter, uciekaj. Oła! Ej, to nie na niego było. Jeszcze im więcej? Jest fajnie, ale ja już chcę do domu. Też. No to chciałem, ale dobra. Ej, oszukałeś mój system. Ha. Prosto w sidło wpadł. Moich dzieci stałe, czy dla każdego balarza. Jak elektro. Kurde! Spider! Niespodzianka! Musisz się położyć! Czekaj na swoją kolej uważnie. Gdzie? Wyjaśniało, jak zagraniczni poszukiwani przestępcy przestają się do kraju. Nie stykajcie się tam! Przyznaję, że chwilowo skończyli się tak z tego pytania, ale mogę się
Oj! Au. A nie tędy droga. Jestem więcej? Jest fajnie, ale ja już chcę do domu. No szkurne. No cóż, zrobię mu nik. Jest, w końcu. Jest. MJ, wezwij policję. Obezwładniłem wszystkie demony. Tylko przynieś mi pamiątkę. Pięknie. Na ten strój, ale czy my go chcemy? Ten bym wolał. Black Cat muszę wszystkie zagadki ukończyć. Ale zostańmy już tym do końca. Poleciało. Ten magazyn. I już. Wszystkie wieże systemu ostrzegania są sprawne. Niezła robota, co? Całkiem niezła. Na tyle, że może pozwolisz pewnej osobie z nami świętować? Dobra, tylko szybko. Szanse były nikłe, niebezpieczeństwo bliskie. Ale zuchwała intuicja Spider-Copa i niestrudzone... planowanie szefowej pozwoliły im wykonać... A, zróbmy tę misję. Niedobrana para jak masło orzechowe i czekolada. Albo śniadanie na obiad. Śniadanie na obiad, ja tak jem. Albo obiad na śniadanie. Ciocia May. Skoro ty zastępujesz paneli pod jego nieobecność, to kto zastępuje ciebie? Nikt. Przydałaby mi się pomoc.
Znasz kogoś? Właściwie tak. Nazywa się Miles Morales. Czemu to brzmi znajomo? Jego ojciec dostał medal w ratuszu. A. Gadaliśmy na pogrzebie. To nie jest głupi chłopak, tylko jest mu ciężko. Też znałam takiego chłopca. Pamiętam, że dobrze było się czymś zająć. Może mu to pomóc. To numer jego mamy. Dzięki. Zadzwonię. Hej, pan mi się z tobą nie kontaktował? Nie, a co? Tak pytam. Mam jeszcze kilka minut wolnego, tak więc pójdę się rozejrzeć. Może się jeszcze tu przydam. O, nie musisz. Wiem, ale chcę. Szukamy wskazówek. Muszę sprawdzić gabinet Lee. Pomóc ci z warzywami? O, dawno się nauczyłam, że w kuchni bardziej przeszkadzasz niż pomagasz. Zupełnie jak ja. Ja bardziej wyjadam niż pomagam. Dobrze znów cię widzieć. Nie, jakoś leci. Gabinet jest zamknięty. Jak mam tam wejść? Po cichu. Wentylacja. Nigdy nie widziałem tego pokoju. Wow, co jest? Kable wysokiego napięcia. Co potrzebuje takiej mocy? Pomieszczenie, które widziałem z szybu, jest dokładnie za kabliczką. Rodzice Lee. Wygląda na to, że w ramce jest otwór na klucz. Myślałem, że rodzice Lee go porzucili. Po co budować kapliczkę komuś, kto się ciebie wyrzekł? Ten liścik jest chyba do May. Co jest? Na kapliczce ze zdjęcia brakuje obrazka. Podejrzanej Verisas. Dziennik Lee. Na pewno pasuje do zamka w portrecie. A coś tam o fisku, dobra. To jakiś dziwaczny zamek. Nie czaję tego w ogóle. Jest. I widzicie, ja to mam mózg. Jeszcze. O kurka. Lee ma obsesję na punkcie masek.
Jak u Jundry, oddaje swoje moce innym. Lee nasyca je swoją mocą. Co bioelektryczna? Kompresja przesunięcia? Och, poteczka, którą MJ znalazła w domu aukcyjnym. To może pomóc nam przewidzieć następny krok Lee. Czuję, jak rośnie we mnie moc. Karmi się moim gniewem. Ojciec powiedziałby, że zszedłem ze ścieżki równowagi, ale nigdy nie rozumiał, że aby pokonać potwora, trzeba się nim stać? Zostać. No jak myślę, what the fuck? Pokój pod napięciem, do niszczenia dowodów. Jej, teraz Peter musi nagle nie rzucać, tylko odsuwać. Cześć, Peter. O, kurwa. Pan Lee. Nie wyjechał pan? Znalazłeś to, czego szukałeś? Martin, wróciłeś. Niestety, zaraz muszę znowu wyjechać. Padłem tylko po kilka rzeczy. Słyszałeś o zamachu w ratuszu? Tak. Straszne. Peter tam był. Miał dużo szczęścia. Na wiecu Osborna? Od kiedy go lubisz? No, najważniejsze, że nic wam nie jest. Właśnie. Zamachowcy są na wolności. Kto wie, co jeszcze planują. Myślę, że ani ty, ani my nie macie się czym martwić. Dopóki nie będziecie się kręcić tam, gdzie nie trzeba. No, będę leciał. Kiedy wracasz? Gdy wszystko załatwię. No nieźle. O, mógł Peter mu jakąś pluskwę podrzucić czy coś. Ale wow, dziwno. Mam dla ciebie dowody. Jedź do ośrodka Fist w Chinatown. Co takiego znajdę? Miłą panią o nazwisku May Parker i różne dziwne rzeczy w gabinecie Lee. Ale słuchaj, on planuje kolejny atak. Gdzie? Kiedy? Nie, jeszcze nad tym pracuję, ale chyba użyję czegoś o nazwie Oddech Diabła. Brzmi destrukcyjnie. Co to jest? To substancja stworzona przez Oscorp. Pewnie jakaś broń biologiczna. Mam całą teczkę informacji na jej temat. Na razie jej zatrzymam. Wyślę kopię, gdy tylko będę mógł. Okej, sprawdzimy jego biuro. Jeśli wszystko się potwierdzi, wystawię ci skończy.
MJ, cześć. Tak, tylko dzwonię. To cię powinno zainteresować. Zaraz. Dlaczego się chcesz? O, jasne. Coś jest nie tak. Czekaj. Pamiętasz, jak mówiłaś mi o dotyku, którym Lee może skazić ludzi? Chyba widziałem go w akcji. Właśnie zaatakowali mnie zupełnie mili bezdomni ludzie. Tyle, że mieli takie błyszczące oczy. A pamiętam, że Yuri mówiła mi coś podobnego o strażniku, który wypuścił Shockera. Więc Shocker jednak działał dla Lee? Wszystko jest powiązane. To nie wszystko. No, ale może pogadamy przy kolacji? Tak, kolacja. Co by tu upiścić? Nie mam siły już dzisiaj na to, więc powiedzmy sobie tam po prostu. Nie jest robota, co? Zagadki. Na tyle, że może pozwolisz pewnej osobie z nami świętować? Dobra, tylko szybko. Szanse były nikłe, niebezpieczeństwo bliskie. Ale zuchwała intuicja Spider-Copa i niestrudzone planowanie szefowej pozwoliły im wykonać robotę. O, to całkiem słodkie. Niedobrana para jak masło orzechowe i czekolada. Albo śniadanie na obiad. Pracowała wspólnie. Okej, już dość. Do następnego Spider-Copie. Przekonuję się, prawda? Tak, na pewno. Wieżowiec Avengers. Piękny. Oddziały Zabel, tu ten raz. Dzień dobry, doktorze, co słychać? O kto? Parker, wspaniałe nowiny. Chodź do laboratorium. Teraz? Nadeszła moja wielka chwila. Muszę ci to pokazać. Ekstra, ale jestem już umówiony. Mogę wpaść później? Wszystko może poczekać, musisz zachować chwilę. Dobrze, już się robi. No nieźle, czy Okto chyba dzisiaj stanie się Octaviusem. W następnym odcinku oczywiście. No. O, da, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia i... Jedubina!